Witajcie kochane dzieciaki! Dzisiaj, w pierwszy czwartek października, rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkania z różańcem. Chyba wszystkie dzieci wiedzą, że miesiąc październik jest szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej, ale nie wszyscy wiecie, skąd się wzięły w ogóle takie paciorki różańca. To ja Wam powiem. Dawno, dawno temu mnisi przez jeden tydzień, każdy tydzień, odmawiali 150 psalmów. Ale wśród mnichów byli tacy, którzy nie potrafili czytać. I ci, którzy nie potrafili czytać, odmawiali w miejsce jednego psalmu jedno Ojcze Nasz. I wpadli na pomysł, żeby się nie myliło, czy ja już się pomodliłem, czy nie, to zrobiono taki łańcuch z 50 paciorków, żeby mnich mógł właśnie odmawiając Ojcze Nasz przesuwać sobie te paciorki w palcach. Później do modlitwy Ojcze Nasz dodano również modlitwę Zdrowaś Mario, a ten przedmiot, który pomagał w modlitwie, nazwano rozarium, co znaczy ogród róż, wieniec z róż. Taka piękna nazwa dla właśnie tego przedmiotu i stąd nazwa różaniec. Dzisiaj pomodlimy się częścią radosną. To jest pierwsza część różańca świętego. Każda część ma 5 tajemnic. Radosne. Zwiastowanie. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. I piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. My dzisiaj pomodlimy się pierwszą tajemnicą radosną, a więc zwiastowanie. I oczywiście chcę Wam pokazać mój najukochańszy malarz, niektóre dzieci wiedzą, Fra Angelico, tak pięknie namalował zwiastowanie. I będziemy zaraz modlić się we wszystkich Waszych intencjach, za Wasze szkoły, przedszkola, nauczycieli, za rodziców, dziadków, rodzeństwo, koleżanki, sąsiadów, za wszystkich. Zamknijcie na chwilkę oczy i pomyślcie o tym, że Matka Boża i Pan Jezus są bardzo blisko nas i że dobrze słyszą naszą modlitwę. I teraz możemy już zacząć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Zachęcam, żebyście dzisiaj odmówili całą tę część, a więc zostały Wam jeszcze 4 tajemnice. Zaproście rodziców albo dziadków, a może rodzeństwo, a może jakąś koleżankę czy kolegę. Bardzo Was o to proszę i zachęcam. I zdradzę Wam sekret, że Matce Bożej chyba się ogromnie podoba, że my w czwartki będziemy się razem modlić, bo dzisiaj, w ten pierwszy czwartek października, jest takie wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, a więc wszystkie dzieci na całym świecie wspominają dzisiaj Matkę Bożą Różańcową. Kochane dzieciaki, życzymy Wam pięknego dnia. Dajcie lajka, żeby dużo dzieci dzisiaj się z nami pomodliło. I w opisie macie link do bardzo ciekawego świadectwa, które ojciec Remi mówi do dzieci o różańcu. Jaki różaniec jest dla niego ważny? Posłuchajcie tego koniecznie. Do zobaczenia.